Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądały nasze postacie, czyli oczywiście Maguś i Zabójca po stopowaniu lochów. Zrobimy sobie takie zestawienie, porównanie, opowiem wam o jakichś moich tam wskazówkach, spostrzeżeniach, może jakichś informacjach, które właśnie dotyczą tych postaci, jak to przebieganie stopowało. No i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże co niektórym osobom, które są w trakcie stopowania lochów, albo dopiero zaczynają, albo się zastanawiają, kiedy skończyć to stopowanie w podjęciu jakiejś tam decyzji, no bo jednak mamy już te dwie postacie, które skończyły stopować te lochy, mamy tutaj mniej więcej porównanie, jak to wyglądało, no i dzięki temu może komuś tam właśnie pomogę zdecydować, no i taki jest główny cel tego filmu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzu, co wy ogólnie sądzicie o tym stopowaniu lochów, kiedy najlepiej zacząć to robić, kiedy skończyć to robić, no i jakaś tam wasza ogólna opinia na temat tej taktyki, nazwijmy to. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim jesteśmy na naszym Magusiu na W50, no i jak to tutaj wyglądało, specjalnie sobie zapisałem. Zaczęliśmy stopać lochy pod koniec poziomu 383 i to miało miejsce dokładnie 17 grudnia 2021 roku. Mieliśmy tam końcóweczkę tego 383 poziomu, powiedzmy gdzieś tyle, no ale tak czy inaczej na tym levelu zacząłem właśnie te lochy stopować. No i stopowaliśmy te lochy do poziomu 464 i zaczęliśmy klikać te lochy 19 stycznia 2023 roku. Co prawda ja tam miałem 463 level, no ale jedno tornadko i wbiłem ten 464, więc już nie będziemy się tutaj aż tak bardzo rozdrabniać. No i po tym stopowaniu, po przeklikaniu tych lochów właśnie 19 stycznia tego roku, wbiłem poziom 492. Tak to się ogólnie tutaj na tym Magusiu prezentowało. No i co mogę powiedzieć? Z perspektywy czasu nie było to za dobre. W sensie, my na tym W50 stoimy naprawdę dobrze. Mamy w tym momencie naprawdę dobre statystyki. Ten level też nie jest jakiś tragiczny. No ale oczywiście są tutaj osoby, które zdecydowanie lepiej to wszystko rozegrały. Zdecydowanie lepiej sobie tutaj to stopowanie jakoś tam ogarnęły, no i w tym momencie wychodzą powolutku na plus. Mamy tutaj no na przykład jakiegoś Zabójcę 516 level, my dzisiaj co prawda dobijemy 515, no ale rozumiecie o co chodzi. Tutaj mamy Natsu Dragnil, która czy tam który totalnie ten serwer zdominował, jeżeli chodzi o poziom, nie wiem jak on to zrobił, no ale mamy tutaj stratę do niej czy tam do niego, no jak dzisiaj wbijemy 515, no to 7 leveli, więc jest to naprawdę godne podziwu. Jeżeli osoba, która stopuje lochy, robi sobie i tak przewagę około tam, nie wiem, 7, 8 i w górę leveli nad drugą osobą, która również te lochy stopowała, no to coś jest tutaj na rzeczy, no i jest to naprawdę, tak jak wspomniałem, godne podziwu. No i oczywiście wiadomo, no Natsu ma tutaj troszkę więcej lochów klikniętych, między innymi ma karuzelę zamkniętą, gdzie my jesteśmy dopiero na 14 piętrze, no ale tak czy inaczej jest to, tak jak wspomniałem, godne podziwu. Mamy również Actimela, który oczywiście gra zwiadowcą, troszkę tych lochów ma więcej zamkniętych, no ale tak czy inaczej jakąś tam przewagę levelową sobie zrobił, więc mówię, na tle serwera nie wygląda to wcale tak źle, no ale jednak mogło być zdecydowanie lepiej. My też tutaj, jak na nasz poziom, mamy te lochy naprawdę mocno dopchnięte, dlatego że mamy mocne gemy, mocne statystyki, no i oczywiście to też jakąś tam przewagę ekspową robi. Jakie są moje doświadczenia, w sensie jakieś tam moje informacje, wskazówki, co do właśnie tego stopowania, jakieś no głównie doświadczenie, jakie nabrałem tutaj. Przede wszystkim za późno zacząłem te lochy stopować. No ten poziom 383, ewentualnie 384, to było zdecydowanie za późno, powinienem to zrobić wcześniej. Ja tutaj w ogóle chciałem na początku klikać te lochy aż do poziomu 493 i dopiero wtedy zacząć te lochy stopować. Dobrze, że tego nie zrobiłem, no bo ta postać by na pewno wyglądała gorzej. Tak czy inaczej, no tak jak wspomniałem, zdecydowanie za późno zaczęliśmy stopować te lochy. Myślę, że taki poziom 375 w tym momencie to jest max, no i jest to naprawdę dobry poziom właśnie do startu tego stopowania, więc to był pierwszy błąd. Drugim błędem oczywiście było to, że pod w eventy Golda leciałem pod Golda, to już oczywiście też wielokrotnie mówiłem, no i to już robiłem praktycznie od samych początków tej postaci, to w ogóle też musimy się tam powiedzmy bardziej zagłębić w tą przeszłość, no ale tak czy inaczej od samych początków tej postaci praktycznie w eventy Golda leciałem pod Golda, co było oczywiście bardzo niepotrzebne, tak jak już wielokrotnie wspominałem, jak stopujemy lochy, gramy sobie tutaj na expa, no to w eventy Golda pod Golda idziemy jakoś na 420, 430 levelu dopiero. No a ja tutaj robiłem to zdecydowanie wcześniej, więc no jednak wiadomo,
Nie było to zbyt mądre z mojej strony. To taki kolejny błąd, który na pewno jakoś tam wpłynął na ten nasz finalny level. No i co mogę powiedzieć? No i szybko dość skończyłem to stopowanie. W sensie wtedy mi się wydawało, że to już jest już okej. Ja tam powiedzmy się podpaliłem. To była nasza pierwsza postać, która miała kończyć stopowanie lochów. Więc no mówię, chciałem to zrobić jak najszybciej. Chciałem wam tam zrobić streama z tego, odcinek potem i tak dalej. No ale troszeczkę się podpaliłem niestety. No i tutaj niepotrzebnie tak wcześnie to stopowanie zakończyłem. Zwłaszcza, że późno zacząłem to stopowanie, więc uważam, że powinienem jakoś tam do 470, może nawet 475 dociągnąć, żeby finalnie po tym stopowaniu wbić poziom 500. W ogóle dla mnie taką definicją tego stopowania lochów, no to jest wbicie przynajmniej poziomu 500 właśnie po jakby kliknięciu tych lochów, po skończeniu tego stopowania. Jak już wbijesz ten 500, a co za tym idzie 502, no bo tutaj się odblokowywuje loch, który możesz z bomby zrobić, no to to już jest naprawdę fajny wynik. Wtedy już sobie można przejść na golda. No i to już jest naprawdę okej. No ja tutaj po stopowaniu wbiłem 492, więc też szału nie było. Oczywiście dużo lochów dopchnąłem z racji tego, że dobiłem prawie ten 384 level. No to tam sporo tego tornada dopchnąłem, sporo sobie dopchnąłem jakimś tam, wiecie, lochów w strefie światła, w strefie mroku. Więc no mówię, finalnie nie było to zrobione najlepiej, tak jakbym chciał, żeby to było zrobione. Oprócz tego od razu na tym poziomie 464 ulepszyłem sobie itemki razy 18, co też nie było do końca potrzebne. Mogłem to zrobić tak, jak teraz na zabójcy zrobiłem, czyli poczekać bardziej z głową. No ale mówię, podpaliłem się, to była moja pierwsza postać, na której lochy stopowałem tak długo, więc no mój błąd, po prostu mój błąd. Teraz wam to tłumaczę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć, jak wyglądało tutaj klikanie tych lochów, koniec tego stopowania, no to oczywiście w playliście z Magusia z W50 wrzuciłem wam no pocięty zapis streama, na którym sobie te lochy klikaliśmy. Tam on już w tym momencie ma 8500 wyświetleń, jak dzisiaj patrzyłem, więc jak ktoś jest ciekawy, jak to wyglądało, jak ja te lochy klikałem, no to może sobie oczywiście obejrzeć, nie ma z tym żadnego problemu. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi o Magusia. Takie tutaj błędy, tak to wyglądało. Dostaliście daty, możecie sobie dokładnie policzyć, ile ja stopowałem te lochy i tak dalej. W każdym razie no tak to wyglądało. Finalnie nie wygląda to źle, finalnie mamy naprawdę dobre statystyki tutaj względem serwera, no ale tak czy inaczej ja osobiście no nie jestem do końca zadowolony. Mogło to na pewno być lepiej, ale nie ma tragedii, gramy tutaj oczywiście dalej. Można powiedzieć, że tak umiarkowanie jestem zadowolony z tego stopowania lochów właśnie na tym Magusiu. No i dobrze, teraz sobie przejdźmy do naszego zwiadowcy. W sensie zwiadowcy, zabójcy oczywiście, chociaż to prawie jedno i to samo. No i na zabójcy już to wyglądało o wiele lepiej. W ogóle kto nie widział tego zapisu, jak tutaj klikaliśmy te lochy, jak wbiliśmy łącznie 35 leveli, to wam tak zaspoileruję delikatnie właśnie z tego stopowania lochów, no to można sobie obejrzeć, to wleciało w niedzielę o godzinie 12, to był chyba poprzedni film, jak ten wleci na kanał, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam, no bo tam wszystko widzieliście, tam już naprawdę to było zrobione z głową, tak samo te ulepszenia itemków, to klikanie tych lochów po kolei, to co powinniśmy zrobić, więc generalnie no bardzo wszystko zostało zrobione tam fajnie z głową. No i ten zabójca finalnie wyszedł nam naprawdę, naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś tam powiedzmy daty i poziomy, no to na zabójcy skończyliśmy klikać lochy na poziomie 375, to było 16 lutego 2022 roku. No i potem na poziomie 472, czyli 16 czerwca 2023 roku, zaczęliśmy sobie te lochy klikać, skończyliśmy to stopowanie, no i wbiliśmy finalnie 507 level, prawie 508. No i mówię, no tutaj 35 leveli ze stopowania, dość wcześnie to stopowanie zaczęliśmy robić, na tym 375, więc to już zostało zrobione bardziej z głową. 16 miesięcy nie klikania lochów tutaj w strzemięźliwości, no i ten zabójca finalnie wyszedł nam naprawdę dobrze. Ja teraz sobie na przykład na EU1 na naszym paladynie tam testuję powiedzmy jeszcze wcześniejsze to stopowanie lochów, bo tam już na poziomie 360 przestałem to klikać, zobaczymy jak nam to wyjdzie finalnie na tle serwera, więc no mówię, ja na każdej postaci troszeczkę inaczej to robię, testuję, żebyście wy potem mieli jakiś tam obraz sytuacji, jak to ogólnie wygląda. No ale właśnie na tym zabójcy w tym momencie no serwer został całkowicie zdominowany.
Tutaj myślę, że nie ma co się oszukiwać. Bardzo dużo osób klikało lochy na tym serwerze. To w ogóle zacznijmy od tego. Myślę, że tutaj się nikt nie obrazi, no ale takie są fakty, że serwer 40 Polski nie umywa się w żadnym stopniu do serwera 50 międzynarodowego. Tutaj myślę, że nie ma co się oszukiwać. Myślę, że każdy o tym wie, no bo to jest serwer polski, niby okrągły, ale nie jakiś gigamocny. No a jednak serwer 50, no to chyba jeden z najmocniejszych serwerów, jakie w ogóle kiedykolwiek wyszły. 50 międzynarodowy oczywiście. Więc no mówię, to nie jest jakiś gigamocny serwer, nie jest to jakiś gigantyczny poziom tego serwera. Dużo osób tutaj z tej topki, patrząc na konta, na przykład tutaj, no to co niektóre konta już miały po 3-4 właścicieli. Tutaj na przykład przykład, który pokazałem. Na przykład to też ciekawe, no ale tak czy inaczej wiadomo, no jeden właściciel grał inaczej, drugi właściciel grał inaczej, to jest oczywiście niezgodne z regulaminem, no ale co zrobić, tak czy inaczej takie są fakty, że na polskich serwerach bardzo często tych właścicieli jednego konta jest kilku przynajmniej, no i tak to ogólnie wygląda, tak to wygląda, w tym momencie serwer naprawdę zdominowany, natomiast trzeba pamiętać, że jeszcze troszkę osób ma tutaj te lochy zostawione, no oczywiście jakiś tam Marcin UW, Antiopa, kto tutaj jeszcze, Smyku chyba już kliknął, jak się nie mylę, no oni te lochy już mają kliknięte, więc oni naprawdę tych leveli troszkę do nas tracą, natomiast tutaj widziałem, że jeden zwiadowca chyba poklikał, tylko nie wiem gdzie on teraz jest, on miał naprawdę wysoki level, akurat chyba dwa dni po tym jak my sobie poklikaliśmy, o tutaj dokładnie, doczek 497 level, więc no on ma około 10 leveli straty do nas, oczywiście to też jest bardzo dużo, no ale tak czy inaczej też postanowił już poklikać, no i ten level ma top 2 w tym momencie na serwerze, także no jeszcze troszeczkę osób tutaj te lochy trzyma, no ale tak jak wam wspomniałem, wątpię, że ktoś będzie w stanie tak wysoki level dobić, no my tutaj jednak naprawdę dobrze to rozegraliśmy, wszystko od linijki i tak dalej, można obejrzeć ten film właśnie niedzielny, tam będziecie wszystko widzieć, no ale co, jeżeli chodzi o takie osoby, które jeszcze mogą zaskoczyć, no to wydaje mi się, że Karondor, on tutaj sobie lożki trzyma, wydaje mi się, że Przex może zaskoczyć, też tutaj gra ładnie, Kwikwakwo chyba, jak się nie mylę, no troszkę jeszcze tutaj głównie właśnie w naszej gildii jest takich osób, które te lochy stopują i jeszcze tutaj na pewno jakieś tam wyższe levele sobie wbiją po tym stopowaniu, no ale mówię, no nam tutaj to naprawdę wyszło dobrze, jeszcze tym bardziej na tle serwera wygląda to no bardzo, bardzo dobrze w skrócie, bardzo dobrze, tu wam w ogóle jeszcze mogę powiedzieć, jeden z widzów Dexon, którego pozdrawiam, podesłał mi takie porównanie po tym naszym klikaniu lochów, jak to tutaj wyglądało finalnie. Okej, właśnie o tego screena mi chodziło. Mamy tutaj zestawienie od Dexona, którego raz jeszcze pozdrawiam. No i mamy cztery serwery krajowe, które wyszły w tym samym czasie i są tutaj top 3 levele każdego z nich. Mamy serwer 40 polski, 43 niemiecki, 20 węgierski i 35 czeski. No i najwyższe 3 levele z tych serwerów. Oczywiście na serwerze polskim, no to jeszcze powinien dojść do czego, o którym dzisiaj powiedziałem. On tam ma poziom 497, no ale właśnie, niemiecki tak samo, 488, 488 i 486, mamy węgierski 492, 492 i 486, no i mamy serwer czeski 496, 491, 490, więc byliśmy nie tylko pierwszym 500 levelem na tym serwerze polskim, ale ogólnie w porównaniu do wszystkich serwerów, które wyszły w tym samym czasie, byliśmy pierwszym serwerem, pierwszym levelem 500 oczywiście, więc no bardzo fajnie to wyszło, bardzo nam to fajnie wyszło. Co tutaj mógłbym poprawić, jeszcze jeżeli chodzi o takie błędy, no to tak samo w eventy Golda, na Golda szedłem bardzo wcześnie, już tam jakoś na 380-90 levelu, to powinienem poprawić, to powinienem zrobić inaczej w porównaniu właśnie tam do tego Magusia, to tam tak samo to wyglądało, więc to jedyny błąd, można powiedzieć, który powieliłem właśnie z tego maga, no a cała reszta wyszła naprawdę git, zresztą to widać po tym levelu. Więc tutaj jak najbardziej można się wzorować, jakiś poziom 370, 375 to są jak najbardziej spoko poziomy właśnie do zaczęcia tego stopowania lochów, no i tak to finalnie tutaj wygląda. Na razie oczywiście będziemy sobie śledzić topkę, będę tam wam nagrywał jak jakieś inne osoby wbiją 500 levele, jakieś tam porównania robił z innymi graczami i tak dalej, bo mówię, troszkę jeszcze tych graczy sobie tutaj trzyma te lożki, no ale tak czy inaczej na ten moment wygląda to naprawdę nieźle, no i jeszcze na koniec wam mogę pokazać dwa screeny, które pokazują jak obie postacie wyglądały po stopowaniu lochów. Tutaj mamy oczywiście naszego zabójcę, no i tutaj mamy Magusia. Maguś wyciągnięty z filmu, więc ta jakość troszeczkę gorsza tego screena, ale tak czy inaczej no widzimy. Maguś tutaj, główna statystyka 78 tysięcy, gdzie oczywiście na zabójcy mieliśmy 90 tysięcy, więc znaczna przewaga.
Tutaj HP bardzo podobne, co ciekawe, praktycznie tyle samo. No i co? Na Magusiu itemki ulepszone razy 18, na tym zabójcy razy 15 tylko, więc to też jest różnica. No ale jak widzicie, statystyki zdecydowanie lepsze na tym zabójcy. Oczywiście dlatego, że później te lochy klikaliśmy, później dłużej tam stopowaliśmy te lochy, więc no lepsze statystyki. No i level o 15 również większy w porównaniu do Magusia, więc no zdecydowanie tutaj ten zabójca bardzo dobrze to wszystko zrobił, bardzo dobrze to wyglądało. No i zobaczymy, jak finalnie nam to wyjdzie, no na innych kontach, głównie tutaj na tym paladynie, bo mówię, tam wcześniej zacząłem stopować lochy, no i tak to wszystko się prezentowało. Tam oczywiście myślę, że możemy nawet jeszcze szybciej ten rekord pobić. Mamy jeszcze wojownika, na którym też bardzo dużo expa już w tym momencie mam zasejwowanego, więc to wszystko wyjdzie, że tak powiem, w praniu. No i oczywiście wiadomo, no Maguś nie jest jakiś tam wybitny do lochów, nie jakoś dobrze te lochy klika, no i tutaj zabójca nawet te lochy ma już w tym momencie bardziej dopchane niż Maguś. Maguś w tym momencie oczywiście o wiele mocniejsze statystyki, no ale tak czy inaczej zwróćcie sobie uwagę, nawet tutaj karuzela z idolami, jeżeli ktoś nie oglądał tego odcinka tam, na którym klikaliśmy te lochy, tu mamy 16, na Magusiu mamy w tym momencie 14 chyba, jak się nie mylę, więc no tu w ogóle coś strasznie laguje dzisiaj ten Shakes, nie wiem, nie mogę się połączyć do niektórych kont i tak dalej. Dobra, teraz się udało. No właśnie, tutaj stoimy na 14, jak widzicie. Jeżeli chodzi o strefę mroku, no to tutaj w sumie podobnie stoimy, chyba nawet tak samo, wiecie? O, tutaj coś strasznie mówię, dzisiaj laguje. Tak, dokładnie, strefę mroku mamy identyczną, na tych samych lochach, jeżeli się nie mylę, stoimy, więc no jak widzimy, bardzo ten zabójca pomimo gorszych statystyk tutaj dopchnął to wszystko. No i tak to wygląda, no w tym momencie zabójca 90,5 koła z ręki. Oczywiście za wiele się nie zmieniło w porównaniu do tego screena, no ale tutaj mamy na przykład wytrzymałość 8100. No i jak widzicie, w porównaniu do Magusia te statystyki są o wiele słabsze. Maguś już tutaj od chyba no jakichś 5 miesięcy plus minus idzie pod golda, więc wiadomo, że te statystyki sobie rosną bardzo szybko. No ale właśnie, no mimo to mamy takie same lochy w strefie mroku jak na Magusiu na zabójcy, na karuzelę nawet popchniętą dalej, więc tak to wygląda, tak to się prezentuje, no i macie takie porównanie, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. Tyle ode mnie, dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, możecie oczywiście kciuka w górę zostawić, bo chyba o tym nie mówiłem, no i piszcie te swoje komentarze, opinie o tym stopowaniu, chętnie sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!